Witam. Dzisiaj rozpalamy ognisko na jeziorze i wyłupujemy kawał lodu. Zaczniemy od wyrąbania kilku kołków na platformę. Z tego będzie platforma. Kora brzozy na rozpałkę. Okay. Drobne patyczki. To nie moja wina. Ognisko się jako tako rozpaliło. Wyrównamy je trochę, żeby się fajnie paliło. I bierzemy się zaraz za wyłupywanie lodu. Prymitywną lodówkę można właśnie zrobić w taki sposób, że wycina się z jeziora ileś tam brył lodu, wrzuca do wykopanego dołu w ziemi. Potem przesypuje się trocinami czy piachem i przez długie miesiące ten lód chłodzi, na przykład mięso. Dzięki temu będzie świeże.
Niestety klip z wyrębywania tej bryły lodu mi się przez pomyłkę skasował. Także nagrywam to jeszcze raz, już na innym jeziorze, przy wyższej temperaturze. Jest grubszy niż myślałem, dlatego nie wiem, czy taką dużą bryłę wciągnę. Udało mi się tak wymanewrować, że ta część jest wyżej. Spróbuję piętką siekiery zahaczyć o drugą stronę i wtedy jakoś to odważyć.
Lód ma grubość dobrych 20 cm. Także bez problemu nadawałby się już na jakąś prymitywną lodówkę. Tym sposobem mamy sobie ciepło od ogniska tutaj przy pracy na jeziorze. Bryłę lody już wyłupałem. Wiadomo, trzeba by ich trochę więcej, żeby zrobić taką porządną lodówkę, która wytrzyma długo. I normalnie się to robi piłami, dzięki czemu uzyskujemy dużo wyższą precyzję i można je wtedy równo poukładać, żeby mniej miejsca zajęły. No. Ja tu tylko miałem siekierę do użytku. Bryła ma grubość, no spokojnie, z 20 cm, jak nic. Także swoje waży. Dużo czasu minie, zanim ona stopnieje. Postanowiłem właśnie przetestować taki patent wyłupania bryły lodu. No i wyszło nieźle. W myśl zasady leave no trace, bojąc się o to, że możemy wywołać pożar, dogasimy to ognisko. Ognisko już się na pewno nie rozpali. Za kilka dni nie będzie w ogóle po nim śladu. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich ciekawostek, zapraszam do subskrypcji. Dajcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, co chcielibyście jeszcze zobaczyć.